Ja studiowałem w Warszawie socjologię na Warszawskim Uniwersytecie. Mam dyplom u profesora Stefana Nowaka, to bardzo wybitny socjolog. Wykładał wielokrotnie w Stanfordzie, w Yale. To naprawdę wybitny socjolog, też już bardzo długo, dawno nie żyje. Ale po pierwszym roku, w 68 roku, na pierwszym roku studiów, wyrzucono mnie ze studiów ze względu na udział w tak zwanych wydarzeniach marcowych. To był taki bunt studentów, głównie ludzi kultury, przeciwko cenzurze, przeciwko ograniczeniom wolności. I wtedy mnie wyrzucono na pierwszym roku ze studiów, nawiasem mówiąc, jako jedynego studenta pierwszego roku. Ale studiowałem przez krótki moment na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, bo to było jedyne miejsce w Polsce. Katolicki Uniwersytet Lubelski był prywatną uczelnią. Nawiasem mówiąc, jedyną katolicką uczelnią w obozie wschodnim. W żadnym innym kraju tak zwanej demokracji europejskiej, demokracji ludowych, nie było katolickiego uniwersytetu i w ogóle nie było prywatnych szkół. To była jedyna prywatna katolicka uczelnia w Demludach. Ale tam krótko studiowałem, bo przywrócono mnie po roku w prawach studenta Warszawskiego Uniwersytetu. Skończyłem uniwersytet. Też miałem szczęście, bo jeden z profesorów socjologii na mojej liście rankingowej numer 3 na socjologii. Pierwszy Nowak, drugi Szacki, trzeci ten, Adam Podgórecki, socjolog prawa. Jeszcze podczas studiów, dosyć wcześnie, zaproponował mi taką nieformalną asystenturę na uniwersytecie. To jest o tyle istotne, że tego rodzaju pozycja na uniwersytecie, na naukach społecznych, wymagała akceptacji Wojewódzkiego Komitetu Partii. Ja jako student marcowy nie miałem żadnych szans na taką akceptację, żeby dostać pracę na uniwersytecie, no ale ponieważ ja byłem studentem i najpierw dostałem jakieś te techniczne, więc udało nam się profesorowi mojemu ominąć te restrykcje. On był bardzo prawicowych poglądów, takich nacjonalistycznych nawet poglądów, był absolutnie antykomunistą. No więc dostałem tę pracę i przez pewien moment mogłem pracować, ale dosyć szybko władza się połapała, że tam jestem i wyrzucono mnie z uniwersytetu w 70, jako pracownika już w 77 roku, skutecznie się dosyć długo broniłem prawnie, bo ja byłem związkowcem, miałem ochronę prawną, no ale w końcu wyrzucono mnie w 77 roku. Ten sam, nawiasem mówiąc, rektor, który mnie wyrzucał w 68, Zygmunt Rybicki, prawnik, był moim vis-a-vis. No i potem już, potem wróciłem na uniwersytet w 81, właściwie w 80 roku po sierpniu. To tyle, że tak powiem, jak chodzi o młodość.